Witam serdecznie. Kolejny odcinek Diablo. Diablo dawno mnie tu nie było. Sezon 16 nadal trwa, ale no, tak po prawdzie to nie chce mi się za bardzo go dokańczać. A nie chce mi się również pogrywać, ogrywać i zagrywać na śmierć starych postaci. Więc tym razem barbarzyńca. Fakt, że żeńska postać barbarzyńcy wygląda, no raczej dość tak sobie. No, ale cóż, trudno. Chyba jednak troszeczkę trudniejsze, bo no, nie będzie postać sezonowa, więc tu mam do dyspozycji poziom mistrzowski, no, wysoki, więc zaczniemy od mistrza. Okej. Chyba na początek kampania, a chyba że mi się znudzi, więc wtedy sobie zmienię na przygodę. A na razie, póki co, to zrobimy przynajmniej kampanię to z początku. Więc zaczynamy. Sądzę, że gdzieś tam w moich wcześniejszych filmach również jest jakieś tam rozgryzanie barbarzyńcy czy barbarzynki, nie wiem, jak to się odmienia. Filmiki, no nie zaznaczyłem, żeby ich nie było. No cóż, podstawowa siła. Z shiftem. Może szybkość ruchu też, co? Ona chyba nie chodzi za szybko. Tak, to zrobimy sobie tak, a reszta w siłę. A tak, szybkość oczywiście. No, myślę, że tutaj krytyczne obrażenia, raczej jeśli chodzi o łomoty, no a reszta. Pancerz. Nie, myślę, że odporność na wszystko. Regeneracja też nie jest głupia. Dopiero później. Nie, pancerz. A reszta życie na użytkowe. Koszty zasobów. Z początku musimy tworzyć tą furię, więc nie dobrze byłoby ją tracić zanadto. Też życie. Teraz obszarowe. No i tu znajdowanie złota. Słabo to potrzebne. Dobrze, 0000. Zaczynamy. Aż cuchnie tu od śmierci. Gwiazda jest gdzieś blisko. Tom, 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 tom. Smacz. Dobre. A zamiast smacz jest smacz i łomot. Nabieram sił. Szukam upadłej gwiazdy. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba, Lea. Porozmawiaj z nią. Przynajmniej nie musi się. Idzie tu więcej zmarłych. O, młot Nie możemy starożytny. otworzyć bramy, dopóki ich nie przepędzimy. Jest ich więcej! No. Troszkę bardziej myszkożerne, to na pewno. Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty. He? Straże! Otworzyć bramę! Trosz... Ale znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Troszkę to dziwne, że nie widziałeś walczącego okładając po łbach. A mamy już jakieś handlarze? Nawet nie masz się pomagać naszemu mistrzowi z wozem. No sorry.
Wiem, że powinienem raczej oszczędzać głos. Chcielibyście książki posłuchać szybko, szybko. Przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak. Ale tak zupełnie nie gadając. Szukaciele umarli, zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Rany mi się przemieniają! To mi wykańcza interes. Stali nas zaleni. Smasznięci. Odeślę ich z powrotem do grobów. Uratuję. Dziękuję. Proszę. Co tu jest? Książka. Proszę, punkciki. Wiek Descartes nadal się nie znalazł. Fort i reszta tracą nadzieję. Znajdziemy. Podtrzymać na duchu, ale jeśli pomoc nie nadejdzie szybko... Spokojnie. Nie o niego powinna się martwić raczej. Jak mogę pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Pomszczę twoich wojowników. Ale... Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Też bym wierzył, bo duża jesteś. Tam jest jedna z plugawych matek. W ruinach trampki. Dum, 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 dum. Nabieram nowych sił. Siła. Coś nowego? Nie. Wiedza. Nigdy nie zapomnę. Wiedza. Kiedy pierwszy raz ujrzałem te koszmary wyłażące z zamglonego lasu. Nasi dawno pochowani bliscy powstali z grobów i zaczęli atakować żywych. Lecz ożywieńcy to był zaledwie początek. Au! Jak śmiałeś mnie puknąć! O! Nie. Taka sama, a lepsza. Mamy kupę furii. Cześć. To będzie dobra walka. Au! Za mało furii. No masz, proszę, dość furii. Rzodkowie dają mi siłę. Tąpnięcie. Dobra, no nie mamy wyboru specjalnie. A do tego mamy magiczną pałę. Magiczna pała być dobra. No, chodźcie tu. Potrzeba więcej czasu. Może dobre, ale... Latające... O! Ale dźwięk... Tom, 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 tom. Dobre. Muszę powiedzieć, że w poprzednich odsłonach gry... Właściwie niezbyt wiele grałem. Nawet nie przeszedłem pierwszego Diablo, dopiero drugie. Zaczęli nas pożerać, kiedy spaliśmy. Są wszędzie. Uciekaj! Ratuj się! No nie żartuj sobie. Prędzej odlecą. No dobra, co miałeś? Nic nie miałeś? Zadanie wykonane.
przeklęte stworzenia mogą teraz odpocząć. Dobrze. We wschodnim królestwie, kiedy stanę, spodenki. Pogłoski o wojownikach za Karum, zwanych krzyżowcami. Choć miejscowi nie chcieli mi z tego powiedzieć, wydedukowałem, że zakon ten powstał 200 lat temu. W tym samym czasie, kiedy Rakis wyprowadził na zachód swoją armię paladynów. Lecz ci krzyżowcy wyruszyli na wschód ze zgoła inną misją. Mięsny jeż. Proszę bardzo. I po mięsnym jeżu. Ale jakieś zwierzątko mógłbym sobie... No nie, skrzydła nie, ale zwierzątko odpowiednie dla barbarzynki, coś barbarzyńskiego, na przykład taki misiaczek, nie, dobra, i zbieraj złoto. Jakiś nędzny sztylet. Stary Tristram. Hello. Diablo odcisnął tu swoje piętno. Co mam? O, ubranko. Od razu malowanie. No nie, barbarzyńca ze sztyletem to wygląda głupio. Siekiera może lepsza będzie. No proszę. Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrobić. Sorry kochani, ale wszystko już to wiecie. No, sorry. Wszystko już to wiecie, więc... wytrzymałość... Więc pozwolę sobie przewijać szybko te wszystkie teksty. Chodź, poszukamy. Dobra. Gdzie... Ajajajajaj. Otworzę ci bramę. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wujek Deckard. A twój ojciec? Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Słaby. Ta piwnica. Chodź ze mną. Słaba ta siekierka. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Wojow! To klucz i dziennik. Ja pójdę. Ty zostań i dowiedz się jak najwięcej. Dziękuję. Ja pójdę, ty zostań. Ta siekierka jest może lepsza, ale nie dobra. Pocieszyłam go najlepiej jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się udało, piekło będzie krótko. No jednak tak i tarcza. Znów zawisły nad Tristram. Lecz tak jak Aiden, odejdę, zanim nas ogarną. Dobra. Właściwie mógłbym sobie coś kupić. Chyba już są. Handlarze. Słabeusz. Słabeusz. No tak. Proszę, kryształek. O, tu można wejść. Nasze złotko. Wow, no. Myślałem, że się zacięło, a tymczasem chciałem wejść w ścianę. To wszystko? To niewiele. No ale... Zawsze lepsze niż nic. Katedra Tristram. Gwiazda znajduje się w środku.
Ha! Zwierzątko już czekało. To tutaj spadła gwiazda. Tak. Bok! No cóż, no nie jest to widowiskowy sposób walki, ale... Nabieram nowy sił. Prymitywny, najeżony... Co? Woo! Bang! A to nie, to nie mogę. To nie mogę. Książeczki, złoto, zbieraj, Czesiek. O, pafnucy sobie tu siedział. Orety, netoperki na dwa razy? Trochę słabo. Ej, gdzie uciekasz? Ała! Pora sprawdzić moje umiejętności. Wciąż czekam. O, oni w ramach specjalnego ataku mnie przyciągają do siebie, no. Trudno coś głupszego. W zasadzie raczej bym powiedział, że powinni odrzucać mnie od siebie. Wydawało mieliby... nam się, że umarli stamtąd nie wyjdą. Niech akarat ma mnie w ogóle. No. Śmach, śmach, śmach. O. Zum. Nazywam się Lagdanan i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoika. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego zdeprawowane serce. O, cześć! Stoi jak na zbroję. No! No bywa troszkę irytujące, że trzeba trafiać w tych wrogów. Pomijamy plugawe pomioty. No i chodźcie tu, szkielety. Nabieram sił. A czemu same spodnie nie dostaję jakichś młotków albo czegoś w tym rodzaju? O, dostałem. Ale ryzykowałaś dla mnie życie. Potrzebuję twojej wiedzy, Dekardzie Kainie. No to się ładuje w międzyczasie tak zwanym. Jak to dobrze, że my nic się nie stało. Obawiałem się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu. No, nie tak chciałem. Dobra. Tajne przejście. O, skrzynka. Wracajmy do Tristra. Czekaj, bo tam coś tu się świeci. Aha, to wejście. No tak. Dobra. To pomijamy. Lepsze spodnie. Nie. Lepsze buty. No, te są lepsze. Ponad wszelką wątpliwość.
Natomiast reszta już różnie to bywa. Czy tu gdzieś jest kupiec? Ach, burmistrz. Kupiec. Mam trochę nowych towarów. Wykopałem ostatnio kilka interesujących rzeczy. Nie, sprzedam ci moje badziewia. No, mając miliard złota. Ale za... Aha, nie. Lala. Jeszcze nie. No coś ty. Proszę bardzo. I znowu buty, no. Ajajaj, no dobre buty są, ale... No, to idziemy kowala uwolnić, chociaż tu sobie stał do tej pory. Mam parę... Musisz mi obiecać, że będziesz dobrze dbać o wszystko, co ode mnie kupisz. O, no miecz, no, no, no miecz, no. No dobra, no nie masz lepszego, to dawaj. O, coś tu zielono się robi gdzieś. No tak. O! A nie, dobra. Ten jest lepszy i ma kołnierzyk, nie będzie mi zimno. No, to chyba by było na ty... A, nie mam żadnych rękawiczek, okej. Okay. Czego jeszcze nie mam? Tarwaszy. Ale on też nie ma żadnych, no cóż. O, nic się nie zepsuło. Cześć. Coś cię gnębi? Chodzi o moją żonę. No dobra. Chodź. Wyleczymy twoją żonę. Ej! Nie mów nikomu, ale mam parę nowych przedmiotów. Coś cię gnębi? Chodzi o moją żonę. Jest bardzo chora. Oby szybko ozdrowiała. Hej! Zacięło się. A co ja mam właściwie zrobić? Hello? Tak. Raczej nie ozdrowieję. Dobra, to z Kane'em miałem pogadać, dopiero potem z Kowalem. Dobra, okej. Kowalu, chodzi, no. No, chodź, pomogę. Chodź za mną. Jak ja jej pomogę, to normalnie. To normalnie wiesz co. Przyjaciele, wybacz mnie. Ira, ukochana, wybacz mi. No. Hedrigu, pomóż mi! Kubrak. A, oszczep. No dobra. Oszczep. Oszczep jeszcze przyjmę, ale słabizna. Kubrak też słabizna. Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrick Emon. To już wiemy, tak. Dowodów znajduje się na cmentarzu w Kotlinie Lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta. A, rozpłatanie. Dobra, niech będzie rozpłatanie. A to... Dobra. I co to robi? Nic nie to nie robi. Jak nie ma przeciwników, to oczywiście, że nic nie robi. Dobra. Potrzebuję furii. Proszę, furii pod dostatkiem. Fruwają wszyscy.
Furia. O, hello. A gdzie byliście? Hej! To było nie fair zagranie. A, bo to jakieś rozpłatanie jest. Ja chciałem tutaj mieć rozpłatanie. Hej, odejdź. No. A. Nie. Tu miało być grzmotnięcie. A tu... rozprucie damy. No, no nazwy są fajne. Dopiekłam się! Hej! Przestańcie mnie obgryzać piąty. Fajnie latają. Nie jestem przygotowana. Co mać? A! Jeszcze pół z siebie zostało. No okej. No dobra, widowiskowo fruwają. Ale... gdzieś miałem taką broń. Dobra, wracamy do miasta, o ile możemy. Nie, jeszcze nie możemy. Chyba w której skrzynce miałem taką super broń dla początkujących. No, gdzie jest portal? Aha, tu nie ma jeszcze portalu. Nie uciekaj! Ragdole! O, ten już w powietrzu zmienił się w szkieleta. Oni wszyscy w powietrzu się zmieniają w szkielety. Oprócz matek, które nie zmieniają się w szkielety. W ogóle przestań! Hej! Nie możesz się ze mną mierzyć. No właśnie. Ała! Jakieś takie oddziały samobójcze, tak? Szał! O, umarli. Pniak też za swoje oberwał, nie ma to tamto. A to co? Zadanie im krwawienia się nie liczy? To nie fajnie. Lepsze, ale chyba nie aż na tyle. No, nie chowajcie się po kątach. O, cześć kochani. Mm.
kamieni kupa. Zyskałam nową moc. Tak? New power. O, tu jest portal. Dobra, skoczmy do miasta, do skrzynki. Zobaczyć, czy nie mam tu czegoś na tak zwanym podorędziu. Ale nie, to trzeba było w trybie przygodowym, żeby mieć kostkę i tak dalej, a potem tą postacią, jak już jest obkostkowana i wyposażona, dopiero iść na fabułkę. No dobra, nie szkodzi. Zobaczmy, no może jednak coś tu się trafi. Aczkolwiek szczerze wątpię. No, chyba że pierścienie diabelskie. Oj, nie, to szkoda. Daru ram, coś tam. To szkoda. Nie mam tych diabelskich pierścieni tutaj? Dziwne. Przecież... A, mam. Coś mam. Amulet. No, dodaję inteligencji. Okej. Okay. Nie mamy żadnego towarzyszącego stworzenia. Nie. To już lepszy będzie ten. Brzdęg. No i sto ileś więcej mam obrażeń zadawanych. To już jest coś. Już jest dobry początek. Teraz by się przydały jakieś pierścioneczki, aczkolwiek nie widzę. Och. A ten? No nie. A szkoda czasu chyba na szukanie. No dobra, no cóż, na razie zadowolę się tym. No to wracamy tam skąd. Cmentarz porzuconych. Hello. Teraz będziemy przeglądać krypty. No cześć. Nie wiem tylko skąd weźmiemy odpowiednich przeciwników. Może zwiększyć sobie poziom. Szkoda, że nie da się. Więcej furii! A. Tak. To chyba tak. To troszkę daje, nie powiem. Wymiata nieco. Za mało furii! A. No cześć, chłopaki. O. O proszę, no to mi się już podoba. Dostałem jakiś... O, potężna broń.
Ale dlaczego tak? Dziwne. Wydaje się, że ma więcej punktów. A. A, to mój koleś. A mniejsze obrażenia de facto. Dobra, idziemy głębiej. Jestem blisko korony. Czuję to. Tak? A gdzie pozostały? O, znowu sztylet. Tak za pierwszym razem? Nie wiem, czy to mi się udało kiedyś za pierwszym razem? Nie sądzę. O, sztylet. No dobra, głupio wygląda, ale obrażenia do obrażenia. O, karwasze wreszcie. Natchnienie. Cicho. Więcej furii. Nie dam się zatrzymać. No, najlepiej nie dać się zatrzymać. Mam coraz więcej siły. Nie! Nie pozwolę ci znów przywołać na świat tego potwora Leoryka! Ależ pozwolisz, kochany. O! Co to za odgłos? A! Spierzemy wszystkich. O nie. A, nie będziemy wracać do góry, ale tu jeszcze jakaś odnoga jest. O proszę bardzo. Pałasz węża. Słabe i beznadziejne. Ale... No dobra, to by było na tyle. No, 30 to jednak wielki mucha. No nic, wracamy. Muszę wrócić. Musisz wrócić. No, szczególnie, że nacisnąłem T, to nie masz innego wyjścia. Udało ci się znaleźć kogoś. Udało. Dobrze jest znowu pracować. Proszę. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Czarnego Króla. A, muszę wziąć się do porządnej pracy. Bo to jubilerska. Chcę, żeby moje życie młotem w koronę. No. Niektóre mnie... umiejętności. Przed nami mordercza praca. Przyda mi się twój oręż. No. I kolejna broń. Słabsza niż scyzoryk. No dobra, a może masz jakieś opcje, tarcze, coś? Dostępne materiały? Ale może najlepsze dostępne. O, tak. O, już jakby gorzej. Topór dwuręczny. Topór? No dobra, zróbmy. No, materiałów mamy... Może. Nie. Dobra. Idziemy sprzedać. Opchnąć. Mam parę nowych przedmiotów, które na pewno ci się spodobają. Ale ja nie chcę niczego naprawiać. Sprzedać. Za ciężkie pieniądze. Co miałem zrobić? A proszę. Korona Leoryka została przed. Dobra. Chodźmy. Nie, nie, nie tu. A,
Dobra. Wracam do miasta. Kupiczek. Nie, to tu miałem iść. Proszę. Przejście. Leoryka. Tajne. Przez poufne. No myślę, że jak zabiję już króla szkieletów, to chyba sobie nazwiemy to końcem odcinka. Więc... Tylko, że... Aha, po drodze jeszcze chyba muszę barbarzyńcę uwolnić. Potrzebuję kuli! Vulcato sprowadzi mą dłoń! Maxi the Force Vulcatos. To będzie dobra walka. To kobietają mi siłę. Aha! Łomot. O! Ryk. Dobra. Umiejętność pasywna. Bezwzględność. Szybkość ruchu. Okej, okay, niech będzie. Coś musi być. O! How nice. 37. Dobra, kula. Teraz będę szybciej biegał, uleczony. Świeci. O. Za mało furii. No dobrze, a jeżeli za mało furii i uderzam, to jednak uderzam po prostu, tak? Na dół. O tak, proszę koleżeństwa. Prowadzi mą dłoń. No. Zapraszam. Rędy do barbarzyńcy. A nie. Nie? Nie, nie do barbarzyńcy? Tak, do barbarzyńcy. O, hello. Ja bym przerwał. Twoja magia słaba. Jestem wolny! A teraz wracam do zadania. Kim jesteś? Dobra, bo mi ubywa szybkości. Wprowadza w to przeklęte miejsce. Przeżyłam składzić króla szkielet. Ja też. Kule zdrowia, kule zdrowia! Kultyści wlekli mnie koło tej świecącej dziury. Musimy się śpieszyć! Jest wolny! Nie pozwólcie! Jestem Cormac, wojownik z zakonu Templariuszy. No. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na Yondara. Nie ma powodu, żebyśmy ruszali na łowy w pojedynkę. Wiem, że Templariusz nie może. Będziemy walczyć wspólnie. A ja nie wiem, ale okej, okay. Zdam się na ciebie. Łomot! Łomot! Co to było? O. Czarna magia blokuje nam drogę. Ale nie tak trzyma Templariusza! Ha, ha, ha! Byłeś Templariuszem, Yondara!
Jak mogłeś ulec temu kultowi? Moim bractwem jest teraz Saba, Kormaku. Był, kochany. Zamgliła mi wzrok. Proszę. Rady nigdy się nie wybacza. Proszę bardzo. O, czapka. Dobra. Dziękuję za pomoc. A proszę. Jeśli znajdziemy święte księgi mojego zakonu, będą należeć do mnie. Zgoda. Ruszajmy więc do walki. Raczej nie jestem z tych czytających. Tak. Wspólnie poszukajmy chwały. Ale, za mną poszukacie chwały, to tak. Wyzwanie. Zastraszanie. Okej. Period. Wiesz co, ale taki trochę mniejszy jesteś niż ja. Jej! O! Au! Au! No. Jakieś nowe bronie? O! Pierścionek! Proszę. Tarcza. Goinda. Oj, nie tędy droga. Skoro nie tędy, to tamtędy. Coraz bardziej promienieje. Zgadza się. Jest promieniotwórcza. A, blisko było. Lekskie ty. O, szkielet. Przepraszam, ja tylko przechodzę. Już to słyszeliśmy, więc... Hello? Śmierć wnosi ciepło życia do mego grobowca! No śmiem. Ej! Zniszczymy cię, piekielny pomiocie! Ja. No dobra. Furia naładowana. Później nie będzie tej furii ubywało samoczynnie, to ułatwia nieco sprawę. A póki co... No, trzeba się troszeczkę spieszyć. No, cześć. Punkt kontrolny, dziennik. Właśnie przybyliśmy do Tristram i muszę rzec, że miejsce trochę mnie frasuje. A rzeknij właśnie. Ale ze starożytną katedrą, która popada w ruinę. Szturm. To nie jest miejsce... No, hello! Nigdy mnie nie pokona! Kochany, pochłonam cię za chwilę. I to będzie koniec odcinka. No jeszcze może Tyraela może jeszcze od... Ej! Odnajdę. Tak. O, rozładowałem sobie furię, ale już ze mnie on głupiec. A głupiec, jak głupiec. No. To co? Trzy? Ono tu. Ono tu. Eee.
Potrzebuję kuli. O, już. Już fajne rzeczy dostaję. Ejże, ejże. No, no, no. Korona. Bing, o, gniazdo. No, to teraz będziemy szybciutko awansować. Zaraz włożymy do niego królewski ten i tak dalej, i tak dalej. O, na ramienniki, bo nie mam żadnych. O, krawasze. Właśnie wymieniłem, teraz wymienię ponownie. Krater. Krater. No, szybko. Szybciutko, szybciutko. No. To ty spadłeś z nieba. Tak, to on spadł z nieba. Zabiorę cię. Dobra, chodźmy. Chodźmy, bo śpieszno mi włożyć kamulec. O, filmik. Dobra, koniec filmiku. No nic. Będziemy kończyć odcinek. Następny zaraz wkrótce po nim. Czym jesteś? Jak sądzę. Czyli dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania następnych i do zobaczenia.